wszystkim, Chris Rudolph, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Dzisiaj kilka słów o przygotowaniach do tego dużego projektu, jakim jest tworzenie osady Nowej Rzeczywistości czy Wspólnoty Światła. I dużo ciekawych rzeczy się dzieje, o których chcę Wam opowiedzieć i pewne sprawy wyjaśnić, no bo kiedy spotykam się na przykład z ludźmi, z którymi potencjalnie będę chciał może w przyszłości nawiązać współpracę, to spotykam się nieraz z ciekawymi reakcjami. Są to niedowierzanie, podejrzliwość, zwątpienie, a czasami politowanie. Ci ludzie, niektórzy, znaczy nie mówię wszyscy, patrzą na mnie jak na raroga i zastanawiają się, jak ja chcę zrealizować ten projekt, jeśli nie mam odpowiednich funduszy na to. No to fakt. Projekt jest robiony trochę na wariackich papierach. Oczywiście mamy olbrzymią wiarę, że to się uda. O tej wierze za chwilę też opowiem, bo jest moim zdaniem bardzo istotnym czynnikiem w tym, żeby w ogóle cokolwiek zrealizować w świecie, w którym żyjemy. No więc to takie reakcje, jeśli chodzi o ludzi, z którymi zaczynam rozmowy na temat technologii, potencjalnej budowy, miejsca na taką budowę, jakiejś ziemi do kupienia lub wydzierżawienia, to my nie chcemy, lub przyjęcia w aporcie tworzenia osad nowej ziemi. No tworzę te osady, tworzę najpierw wspólnoty, no i tutaj od razu pojawiają się różnego typu oskarżenia, że prowadzę ludzi na manowce, że zakładam sektę, komunę hipisowską, jakiś kibut czy jeszcze coś innego. No ale przecież wiadomo, że nikogo na siłę tutaj nie ciągnę i nikogo nie namawiam. Tak samo nie namawiam do tego, żeby ze mną współpracować, żeby cokolwiek mi ofiarować, czy żeby ze mną iść w tą samą stronę. Jeśli komuś to nie pasuje, to po prostu dziękujemy i rozchodzimy się. Ja współpracuję tylko z ludźmi, którzy są wielkiej wiary, wierzą w to, co ja robię, co proponuję i wierzą w projekt, który przedstawiam i do którego zapraszam. Jeśli tacy ludzie się znajdują, wtedy są mile widziani i idziemy razem. Jeśli widzę kogoś wątpiącego, krytycznie patrzącego czy próbującego się jakby poruszać na naszych plecach, wtedy dziękuję takiemu komuś i idziemy bez niego. Także nie będzie tutaj żadnego proszenia, skamlania, żebrania czy czegoś takiego. Chcesz, współpracujesz z nami, nie, to fajnie, papa, i idziemy sobie swoimi ścieżkami. Tak to jedno, no dużo hejtu poleciało pod moimi filmami i programami, tak jak już wspomniałem, zarzucają mi, że jestem starym erotomanem i zboczkiem, że ludzi na manowce wprowadzam i że w ogóle to, co ja wyprawiam, jakieś komuny, i to się nie uda. No każdy według swojej miarki jeździ, każdy według swojej miarki ocenia i tak pewnie ci właśnie hejterzy też mają. No ja nie zatrzymuję swojej uwagi na jakichś miernotach, które zamiast coś zrobić ze swoim życiem, wolą opluwać innych, zwłaszcza tych, którzy coś robią zarówno dla siebie, jak i dla społeczeństwa. To moim zdaniem nie tędy droga, jak ktoś chce, to niech opluwa. Jak będzie niegrzeczny, to wywalę te wpisy spod filmów i tyle. No i dalej nie chcę się nawet tym zajmować. Wspominałem już wcześniej, że wiara czyni cuda i to jest prawda, no, znana od lat. Wszystkie grube księgi, wszystkie mądre księgi o tym też mówią. Każda technika jakby osiągania sukcesu zawsze jednak musi i o elemencie wiary w przedsięwzięcie nam powiedzieć i zwrócić uwagę, jak to jest ważne. Ja w swoim życiu udowodniłem wielokrotnie, że można coś zrobić na tak zwanych wariackich papierach. Zrealizowałem projekty, które mi w sercu grały i na które nikt nie dawał mi nawet 1% szansy, że uda mi się to zrealizować. Trzeba wziąć pod uwagę, że zaczynałem jeszcze w czasach tak zwanej komuny, gdzie na każdą działalność gospodarczą potrzebny był papier, a co najmniej jeszcze tam studia i matura. Ja ani studiów, ani matury nie mam. Nie miałem na to czasu, wolałem się bawić, wolałem realizować swoje marzenia, zamiast chodzić żmudnie do szkoły.
W związku z tym potencjalnie miałem utrudnione możliwości realizacji swoich marzeń. A jednak pomimo tego zrealizowałem bardzo wiele i tu nawet mam taką ściągawkę po to, żeby Wam pokazać, że można. Tu chodzi o to, żeby nie czekać, aż los przyniesie nam jakieś wspaniałe okoliczności, tylko podwinąć rękawki, mamy pomysł, mamy wiarę, mamy energię, żeby działać, no to cóż, zakasam rękawy, dowiaduję się, jak daną sprawę zrobić, tak robiłem zawsze w życiu, poszerzałem wiedzę, szukałem kontaktów z ludźmi, którzy akurat zajmowali się daną dziedziną, i potem realizowałem to, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność tego, czy się uda, czy nie. Parokrotnie się nie udawało, ale wielokrotnie miałem spektakularne sukcesy. I teraz przeczytam Wam kilka takich pozycji, które osiągnąłem w życiu, pomimo tego, że nie miałem właśnie studiów ani matury. Byłem członkiem zarządu jednej z partii politycznych, która miała swoich przedstawicieli w Sejmie. Byłem autorem prowadzącym audycji radiowej w Radio SK. Dosyć szeroki zasięg, raz w tygodniu, najpierw we wtorki, później w środy o 20:00 był program pod tytułem Era Wodnika w Radio SK. I autorem tej audycji oraz prowadzącym tę audycję byłem właśnie ja. Zupełnie chłopak nieznany nikomu, bez przygotowania radiowego. Miałem wcześniej jakieś tam kontakty z telewizją, bo byłem technicznym asystentem reżysera dźwięków telewizji, ale wcześniej z radiem nie miałem nic wspólnego. Byłem autorem i prowadzącym programów telewizyjnych w Polsacie. Przy okazji też byłem producentem tych programów. Kilka również nagrałem dla innych telewizji. Zajmowałem się modą. Sprowadzałem zupełnie nieznany w środowisku modowym człowiek, wchodzi do środka i sprowadza paryskich krawców. Sprowadziłem do Polski Paco Rabanna i Oliviera Lapidusa. Z tym drugim zrobiliśmy pokaz mody na Zamku Królewskim w Warszawie. Z tego była relacja telewizyjna dla TVN-u. Tak więc jak widzicie, różne dziwne, rozbieżne, wydawałoby się, przedsięwzięcia z różnych dziedzin życia, a jednak jeśli mi się coś tam podobało i chciałem zrealizować, to wchodziłem w to. No i jak się okazuje, efekty były. Byłem wydawcą książek. Jestem nadal artystą fotografikiem. Miałem bardzo wiele wystaw. W Berlinie, w Bremie, w Hamburgu, w Warszawie. Miałem wystawę w prestiżowej warszawskiej galerii Katarzyny Napiórkowskiej. No, są filmiki na mojej stronie YouTube'owej, na kanale YouTube'a Chris Rudolph TV. W playliście Chris Rudolph Galery możecie obejrzeć niektóre z nich. Napisałem scenariusz filmowy, napisałem też libretto do musicalu, wymyśliłem cały musical i napisałem teksty do piosenek z tego musicalu. Na razie jeszcze nie znalazł on producenta, bo to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, ale nagraliśmy dwie piosenki z tego musicalu i wydaje mi się, że być może kiedyś, jeśli czasy będą troszeczkę łagodniejsze, uda się to zrealizować. Obecnie jestem youtuberem, ale też jak wiecie, realizuję projekt pod tytułem Osada nowej rzeczywistości. Zrobiłem tam te rzeczy, więc nie widzę powodu, żeby i to mi się nie udało. Jesteśmy otwarci na współpracę, na ludzi, którzy zechcieliby przyłączyć się do naszej wspólnoty. Zobaczymy, czy rezonujemy ze sobą, czy myślimy podobnie, czy chcemy tego samego. Jesteśmy otwarci na wsparcie, na darczyńców, na wsparcie różnych organizacji pozarządowych. Po to tylko, żeby zrealizować taką osadę, żeby ją wybudować, żeby ona funkcjonowała i żeby była samowystarczalna, ekologiczna i friendly, żeby można było w niej żyć przyjaźnie i bezpiecznie. No i o to w tym wszystkim chodzi. Teraz zapraszam na serię programów dotyczących właśnie budownictwa ekologicznego, osad nowej ziemi, tworzenia wspólnot. Już jestem poumawiany z różnymi ludźmi. Na początek będzie Mariusz Nogalski,
ze swoimi projektami, przedstawię postać tego ciekawego niewątpliwie człowieka, który zajmuje się energiami, budownictwem domów kopułowych i różnego typu strukturami słowiańskimi, które mogą być pomocne w tworzeniu osad nowej ziemi. Być może niektórzy będą chcieli takową ala słowiańską sobie stworzyć. Te wszystkie rzeczy mogą być pomocne dla tych, którzy chcą opuścić tak zwane społeczeństwo, którzy chcą opuścić tak zwaną cywilizację i zamieszkać gdzieś na wsi, w miejscu, gdzie no, przyroda służy człowiekowi, a nie szkodzi, i gdzie energie funkcjonują harmonijnie. Także zapraszam do oglądania naszych programów, zapraszam do subskrybowania telewizji Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. No i bardzo dziękuję darczyńcom za wsparcie, bo ono jest w dzisiejszych czasach konieczne, zwłaszcza, że kanał nie otrzymuje żadnych środków za reklamy. No, to tak na razie wszystko chyba. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć wszystkim. No to widzimy się w następnym odcinku. No i teraz pogadamy sobie trochę o ego, ale też i o mocy wiary, bo to jest też istotne i pamiętacie, że wiara jest czynnikiem, który jest pewnym elementem kreacji. Bez wiary niczego nie zrobimy. Żyjemy w takim świecie, który właściwie opiera się na tym, w co wierzymy. I tutaj można powiedzieć, że jest efekt placebo i nocebo. Znacie to, prawda? Więc jeśli uwierzymy, że na przykład kawałek cukru nas uleczy, to tak będzie. W większości przypadków to wtedy funkcjonuje. Jest też efekt nocebo, który działa w przeciwną stronę. No ale efekt nocebo to my mamy w bardzo wielu sytuacjach. Między innymi to jest religia, polityka. To wszystkie informacje, które wkręcają nas w to, co nas zniewala. No, najważniejsza sprawa dla Matrixa to jest energia. Nie pieniądze, a energia. Dlaczego energia? Dlatego, że cały Matrix jest pasożytem i on może funkcjonować tylko i wyłącznie na naszej energii, ponieważ ludzie, jedynie ludzie, mają energię źródła w swoich sercach. I to ludzie kreują rzeczywistość. Matrix czy jaszczur nie ma mocy kreacji, ponieważ nie ma dostępu do źródła. I dlatego jaszczur wykorzystuje istoty ludzkie po to, żeby istoty ludzkie kreowały to, co jaszczurowi jest potrzebne. Czyli cierpienie, zniewolenie, ponieważ w ten sposób jaszczur utrzymuje się przy życiu. Gdybyśmy nie dali się zniewolić, gdybyśmy wiedzieli, że nie ma rzeczy nieuniknionych, że możemy sobie decydować, na co się zgadzamy, a na co nie. I w każdej chwili, jak podejmiemy jakąś decyzję, możemy ją odwrócić. Nie ma rzeczy nieodwracalnych, ponieważ jest tylko teraz. W teraz zapisane są wszystkie sprawy, które miały miejsce tysiące lat temu i wczoraj. W teraz zapisane są wszystkie sprawy, które mogą mieć miejsce, potencjały te w przyszłości. Będąc już dobrym obserwatorem i działając jako obserwator, możemy wejść teraz i nawet odmienić rzeczy, które już się wydarzyły. I wtedy stworzymy nową ścieżkę, linię czasową, w której będziemy już mieli inne efekty i skutki. To jest moja opinia, nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Ja przekazuję to, co ja wiem, co według mnie jest moją prawdą. Jeszcze raz wspominałem i wspominam o tym, że nie ma rzeczy nieodwracalnych. Na przykład modne jest teraz takie słowo epigenetyka. Epigenetyka mówi nam z grubsza o tym, i już to nie chcę się rozwijać, żeby tam nikt nie poprawiał, że to nie my, że to nie geny rządzą nami i naszym życiem, tylko nasza świadomość ma wpływ na naszą genetykę. To my możemy odmieniać zapis w naszych genach, jeśli tylko tego chcemy. Musimy tylko wiedzieć, że jest taka opcja i musimy tego chcieć. To już jest udowodnione. Polecam Bruce'a Liptona,
w jego pracach i tam możecie, ci, którzy bardziej tak naukowo podchodzą do tych spraw, mogą już na przykładach i badaniach, które akurat fizyka kwantowa i biologia Bruce'a Liptona udowodniły. To my jesteśmy kreatorami swojego życia. To nam powiedziano tylko na starcie naszego życia, że nie możemy, że musimy, bo to, bo tamto, bo jest gdzieś jakiś zewnętrzny Bóg. No jest, jeśli uwierzymy w Niego, to On jest. No i jaki On jest? Mściwy, okrutny i lubi, żebyśmy na kolanach kołzali przed Nim. Więc jeśli takiego Boga uznamy, to On będzie naszym Bogiem i będziemy musieli robić to, co On chce. Musimy się zastanowić, czy chcemy być istotą wolną i wtedy działamy sobie zgodnie z własną wolą, ale bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny i wtedy może boleć. Nie musi, ale może. Albo chcemy być niewolnikiem i łudzimy się, że gdzieś ktoś nas tam ochroni i że będzie nam dawał to i tamto. Oczywiście on może dawać, ale zauważcie, że zamiast coraz lepiej na świecie jest coraz gorzej, zamiast coraz taniej jest coraz drożej. Zawsze znajdują się jakieś rzeczy, które nam podkręcą śrubę. Więc czy ta wolność i ta opieka jest taka, jaką nam mówią, że jest, czy będzie? No sami sobie wyciągnijcie wnioski. Mamy epigenetykę i mamy chory świat, który też jest bardzo dobrze, że on jest chory. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie doświadczenie i dzięki temu, że on jest tak ekstremalny, możemy doświadczać bardzo kontrastowych sytuacji. One są ciekawe. I znowu przytoczę sytuację filmową, no bo miałem z tym trochę do czynienia. Im bardziej dynamiczny film, to ma dużo kontrastu. Tam się coś dzieje i ludzie najchętniej to oglądają. Oczywiście wypaczony jest obraz dzisiejszych filmów i tam tylko ciągle przemoc, przemoc i przemoc, ale to chodzi o to, żeby w ludziach właśnie wytworzyć obraz przemocy, którą później my sami jako kreatorzy kreujemy w swoich wszechświatach, wysyłamy to do pola informacyjnego całej grupy, całej ludzkości i to wtedy w tym naszym wszechświecie się odbywa. Ale moim zdaniem nie musimy podlegać całej tej przestrzeni pola informacyjnego, jeśli nie chcemy. Bo jakim bylibyśmy Bogiem, gdybyśmy musieli podlegać pod te pole? Możemy się od tego odłączyć, pozwalając innym funkcjonować w tym polu, jeśli oni chcą. To jest jedna rzecz. Niektórzy mówią, że żeby na świecie stało się cudownie, pięknie i rajsko, to należałoby, żeby ileś tam osób osiągnęło oświecenie. Moim zdaniem jedna osoba wystarczy, ponieważ ona działa w swoim wszechświecie. I nas nie interesują inne wszechświaty, ponieważ my jesteśmy wszystkim, co jest. Więc nie musimy sobie zwracać uwagi, co tam będzie u Kowalskiego się działo w jego wszechświecie. Bo w naszym wszechświecie Kowalski jest tylko i wyłącznie iluzją. Kowalski jest naszym lustrem, kawałkiem nas samych, którego Kowalskiego stworzyliśmy po to, żebyśmy mogli tego doświadczyć. Więc możemy olać temat wszechświata, w jakim jest Kowalski i działać tylko u siebie. Możemy zbawić tylko i wyłącznie sami siebie. Nie ma kosmitów, którzy wybawią, nie ma różnych innych istot, które wybawią świętych czy jakichś tam proroków. Ci, którzy przybędą z lustra, żeby nas wybawić, będą pasożytami i zawsze, nawet jak trochę na początku pomogą, wystawią rachunek i ci, którzy później przebudzą się w sytuacji tej rzekomej pomocy, zobaczą, że mają na rękach kajdany i obroże na szyjach. To już się dzieje i sami widzicie, w którym kierunku to idzie. Jeśli ktokolwiek ma się w swoim wszechświecie wyzwolić, to tylko i wyłącznie każdy sam siebie. Możecie korzystać z informacji i z jakichś różnych źródeł, książek, filmów, rozmów, ale pamiętajcie, że wasza prawda w waszych sercach jest dominująca i ja nie mam wpływu na to, co wy możecie i chcecie zrobić. Ja mogę wam pokazać kierunek, który jest zgodny z moim kierunkiem i też nie wiem, czy nie błądzę, bo to nie ma, w życiu nie ma nic pewnego. Ja idę ścieżką, której jestem pewien, ale zawsze mam w sobie pokorę i
świadomość, że mogę się wywrócić, mogę zginąć i że nic pewnego nie ma. Zresztą mój Boguś dba o to, żebym nigdy nie był pewien. Czego jestem pewien, to zawsze mi przywali z drugiej rury i wtedy mówię: Boguś, no dobra, to ja już nie będę, bo o co chodzi Bogusiowi? Żebym się poddał strumieniowi życia, żebym zaufał. A jak ja zaczynam projektować i już myślę: o, tutaj mamy wróbelka w garści, tutaj wszystko pozałatwiane, to ja teraz tu tam to zrobię, no to Boguś mi jest z drugiej rury byk i znowu jestem w tak zwanej czarnej dupie. I trzeba znowu wychodzić z tego tematu. Pokora jest bardzo fajną rzeczą i każdy z was w swoim życiu ma, jakby nazwijmy to, inny cel. Ogólnie nie mamy żadnego celu, to jest tylko doświadczamy. Ale dusza każdego z was potrzebuje doświadczać czegoś innego. I to, co dla mnie będzie istotne, ciekawe i wartościowe, dla ciebie może nie być wartościowe, ponieważ ty masz inne priorytety. Tak to wszystko wygląda, więc jeszcze raz przypominam, każdy ma swoją prawdę i proponuję, żeby każdy swoją prawdą się kierował. Niech bierze te pucle, które teraz rozsypuje, tylko te, które mu są potrzebne i które pasują do układanki, które rezonują z jego własnym wnętrzem. Nie na umysł, a to mi się opłaci, to ja to wezmę. Tylko tutaj w sercu. To może być najgorszy gówniany kawałek pucla, ale pasuje. Czujesz, że on pasuje i bierzesz go. I później okazuje się, że to gówno przemienia się w złoto. Bo takie rzeczy się dzieją. Czucie, nie kombinowanie. Umysł, zaraz o nim będziemy mówili, czyli ego, to z jednej strony jest nasz, może być nasz najlepszy przyjaciel i sługa, ale z drugiej strony okrutny pan i władca. W zależności od tego, co się dzieje. Jesteśmy w świecie dualnym, w świecie odwróconym. Czyli dobro zamieniło się ze złem, prawda, z kłamstwem. O, znacie tą historię, jak to kłamstwo zabrało, przydziało szaty prawdy i teraz lata po świecie. To bardzo piękna przypowieść. W czym rzecz? Kiedy jeszcze człowiek żył w czasach tak zwanej świetności, złotych czasach, to byliśmy istotami, które miały ciała hermafrodyczne, nazwijmy to. Nie potrzebowaliśmy partnera, żeby się rozmnażać. Nie potrzebowaliśmy być drapieżnikami, jak jesteśmy teraz, ponieważ żywiliśmy się energią praną. I człowiek był szczęśliwą istotą. Chciał zmienić ciało, to siłą woli ją zmieniał. Nie porozumiewał się słowami, które są bardzo, bardzo nieadekwatne i wieloznaczne, tylko porozumiewał się telepatycznie. Przez telepatię nie można nikogo oszukać, ponieważ informacja wysyłana telepatycznie jest pełna. Tam nie ma dwuznaczników, że klucz to jest na przykład od drzwi, a nie klucz żurawi, czy jeszcze jakiś inny klucz szyfrowy, przypuśćmy. Tam jest wszystko precyzyjne. Więc taki człowiek był szczęśliwy, ale prawdopodobnie, to jest moja interpretacja, nudziło mu się. No i zaczął wynajdywać jakieś tam właśnie bardziej hardkorowe doświadczenia, żeby było ciekawie. No bo jak będziesz jadł codziennie ciastko z kremem, to w końcu się wyżygasz. W związku z tym warto jakiejś pikanterii trochę poszukać. No i ściągnięto, to też moja historia, nie wiem czy prawdziwa, ale ja tak to widzę. Ściągnięto tak zwanego jaszczura, żeby nam trochę dupę skopał. No i jaszczur zaczął działać. Co najpierw jaszczur zrobił? No, genetykę naszą bardzo zrujnował. Wywalił nam 20 nitek być może, czy tam ileś nitek DNA, zostawiając dwa, resztę nazywając śmieciowym. Podzielił człowieka na dwie płci, żeby jedna za drugą tęskniła i nie czuła pełni, żeby była w tym świecie dualnym. I co on jeszcze zrobił? Rąbnął nam implantat pod tytułem gadzi mózg. Gadzi mózg nam przyrąbał. Po co? Ponieważ gadzi mózg to jest właśnie jaszczura mózg. Jeśli my mamy jaszczurzy mózg w sobie, no to znaczy, że on nami steruje. On wie, czego pragniemy. On narzucił nam instynkty. On wrzucił nam wszystkie te niskie emocje poniżej odwagi. To są wszystko jaszczurze rzeczy. Wcześniej człowiek tego nie posiadał. Był naiwny w swojej egzystencji. Nie musiał się niczego bać. Co jeszcze jaszczur nam tutaj nawywija? To pamiętajcie, że jaszczur to też my.
To żeby było ciekawiej. Jaszczur jeszcze później ponakładał nam nakładki na tak zwane czakry. Czyli moim zdaniem czakry to są nakładki jaszczurze. Są centra energetyczne w naszych ciałach subtelnych, ale niektóre szkoły mówią, że tutaj mamy jakąś tam czakrę czerwoną, później pomarańczową, żółtą i tak dalej, w górę idzie aż 7. No i któregoś razu ja się przebudziłem, patrzę, a tu kurczę nie mam czakr. Bo akurat tak, no nie tyle, że się przebudziłem, ale gadałem ze znajomą o czakrach. Ona tam była pełna entuzjazmu, więc ja sobie wewnętrzny wgląd wrzucam i myślę, o kurna, gdzie moje czakry? Ktoś mi zarąbał. Poważnie. I trochę byłem, no czułem się nieswojo. Ale później dowiedziałem się o znajomych, którzy tam rozwijają się, że niektórzy mają to samo. Więc co? Mnie nie spadły z moich ciał subtelnych centra energetyczne, bo one są jakby wkomponowane w całą strukturę energii, tylko te nakładki matrixowe. Tak samo kundalini. Moim zdaniem kundalini jest energia być może ta sama subtelna wzdłuż kręgosłupa. Ale kundalini jako taka to też jest nakładka do gadziego mózgu. Przyłączona do gadziego mózgu. Zauważcie, że tak jak kundalini wyglądają wszystkie te farmacyjne logo. Wszędzie mamy te dwa splecione węże, zarówno na lasce, jak i bez laski. To zależy, co kto woli, jaka tam struktura. A więc moim zdaniem, i będziemy jeszcze o tym mówili, jak będę szerzej omawiał gadzi mózg, a jest to też następne narzędzie zniewolenia. Bardzo niewiele osób o tym wie i w ogóle o tym mało się mówi, szczególnie o gadzim mózgu. Ale były książki Carlosa Castaniedy, opowieści Don Juana, ja nie wiem w którym odcinku, ale właśnie on tam, pobierając nauki od szamana meksykańskiego, też się dowiedział, że nasz drapieżnik, który nas hoduje, bo ludzie są w niewoli hodowani na mięso i na różne inne rzeczy, ha, 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 niektórzy mogą zrobić teraz, wszczepił nam swój umysł. To jest właśnie ten gadzi mózg. Dzięki temu nami steruje, potrafi podkręcić nasze popędy, potrafi podkręcić nam strach, ponieważ jest panem gadziego mózgu. I tak to się właśnie odbywa. Jak było wcześniej, bo mówią niektórzy ego, że trzeba wytępić ego, usunąć ego, trzeba to ego w jakiś sposób spacyfikować, ponieważ ono jest B. Ego jest najlepszym przyjacielem człowieka i ogólnie takie było. I ono jest bardzo potrzebne. I składa się jakby z dwóch części. Tutaj zrobiłem takie rysunki. Ta gwiazda to jest tak ogólnie wszystkich ludzi symbol. To nie jest tylko jednej tam grupy. Tak żeby było wiadomo, w wszystkich kulturach jest znana. I ona pokazuje, że to jest przenikanie się dwóch światów. Świata duchowego w świat materialny, 3D. Więc i energia idzie tak. Od źródła w dół rozszerza się na matrixa, idzie od Boga. Energia źródła, informacja, to wszystko, co jest boskie, od Ojca, plus. W drugą stronę, jak było boskie ego, mówię teraz o boskim ego kiedyś, idzie informacja zwrotna. Od człowieka, od materii do Ojca, do źródła. Ponieważ tak to wszystko funkcjonuje, te energie funkcjonują właśnie w ten sposób. Źródło wysyła nam energię po to, żebyśmy wykreowali jakiś świat, przetworzyli ten świat w pewne informacje i emocje i później zwrócili do źródła emocje przetworzone już, przerobione. To tak jak w szkole robimy pewne nauki, a później te egzaminy wysyłamy gdzieś tam, nazwijmy to do kuratorium, czy składamy na karteczkach do psora, żeby psor to sprawdził, czy jest weryfikacja. To jak się nachodziło jedno na drugie, to stworzyło się właśnie taki symbol, znany wszędzie, w hinduizmie, w Ameryce Południowej, Północnej, na Atlantydzie, gdzie byście chcieli. I ten fragment żółty to jest właśnie przenikanie się tych dwóch światów. To jest ten fragment, w którym przenikały się dwa światy, boski i ziemski, ludzki. I to było boskie ego. Ono funkcjonowało jako przyjaciel człowieka, jako coś, co służyło człowiekowi, coś, co było najwierniejszym sługą.
sytuacja rozwijała się dynamicznie, człowiek kreował wszystko tak, jak chciał i kiedy chciał. I to była istota boska. Ale w pewnym momencie, jak już Jaszczur spacyfikował rodzaj ludzki, no nie, bo Jaszczur nie stworzył Boga, to znaczy człowieka w tym w raju, tylko go tam, nazwijmy to, poszatkował, a przy okazji stworzył tam swoją grupę, która miała za zadanie, to przeczytajcie Stary Testament, będziecie wiedzieli, jakie zadanie. I teraz tak, Jaszczur na dodatek, poprzez te wszystkie swoje manipulacje, odkręcił nam ego. Jak mamy świat odwrócony, to mamy odwrócone ego. I jak odwrócił nam ego, to teraz tak, energia idzie od źródła zawsze czysta. Źródło jest nieskalane. Idzie do naszego świata czyste. Ale jak tu jest odwrócone ego, to tu już mamy brud i niskie energie. Brak światła, brak miłości. W związku z tym to światło miesza się z tą ciemnością i dlatego mamy taki syf na świecie, jaki mamy. Ponieważ nie jest to czysta energia. Ego cały czas to odwrócone pilnuje, żebyśmy mieli w naszych świadomościach odwrócony świat. Czyli żeby dobro zamieniało się w zło i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wszystko, co myślimy, że jest czymś, było zupełnie czymś innym. Dlatego jesteśmy tak pogubieni. Dlatego dajemy się tak wykręcić, dlatego dajemy się tak oszukać, ponieważ to ego cały czas wysyła nam fałszywe informacje. Musi być trochę energii i o, tak jak widzicie, to jest właśnie ten fragment naszego życia, w którym mamy troszeczkę światła i resztę ciemności. Tak jak na czasy obecne. I teraz, żeby coś z tym robić, to możemy sami, jako istoty boskie, odwrócić swoje ego do boskiego ego. Nie trzeba tam robić żadnych, moim zdaniem, ceregieli, rytuałów, ani zaklęć. Wystarczy, że siłą woli zdecydujemy, poprosimy swoje wnętrze, aby nasze ego było odwrócone. I to nie musimy na kolanach prosić tego naszego wnętrza, naszego Bogusia, o to, by to zrobił. Wystarczy, że dajemy sobie polecenie, bo pamiętajcie, że rozmawiamy sami ze sobą. Oczywiście uprzejmość, szacunek jest jak najbardziej mile widziana, no bo po co mamy do siebie gadać, ty, dawaj to, czy coś takiego. Możemy bardzo grzecznie i jasno powiedzieć, ale nie zniżając się do roli petenta. Życzę sobie, jako istota boska, życzę sobie, jam jest, na przykład to jest też bardzo silne powiedzenie, życzę sobie, by ego wróciło do boskości. Życzę sobie, żeby ego, czy moje ego już stało się, jest boskie. Wtedy odwracamy całą sytuację, jest nam łatwiej. Jaszczur tak łatwo nie daje za wygraną, więc trzeba to kontrolować i z wszystkimi sprawami, które już gdzieś tam oczyszczamy, trzeba sprawdzać, czy one nie wróciły. To tak jak chwasty w ogródku. Wyplenisz i myślisz, o, to już nie ma chwastów, idziesz sobie, jedziesz na wycieczkę gdzieś, za dwa tygodnie wracasz i znowu pewno chwastów. To trzeba dopilnować, trzeba to oglądać i trzeba to pielęgnować. Ale macie taką opcję, proponuję, żebyście się pobawili i sami ze sobą i zobaczyli, jak to u was funkcjonuje. Każdy ma inny zakres zabrudzenia, każdy ma inny zakres wierzeń, programów, które też trzymają każdego z nas. Tutaj narysowałem jeszcze dwa inne znaczki, że ten znak to jest znak odwróconego ego, czyli labirynt życia. Jesteśmy pogubieni i pogmatwani, jest masa różnych krzywych luster i trudno nam zdecydować, czy wiedzieć nawet, co jest prawdą, a co nie. Dla nas, naszą prawdą. Jesteśmy pogubieni. Tysiąc luster, tak jak w filmie Wejście Smoka, Bruce Lee latał po jakiejś sali, gdzie były różne lustra, nie wiadomo, co było biciem, a co było Bruce'em, czy jego przeciwnikiem. I to samo właśnie mamy tutaj w naszym świecie, tam, gdzie jest fałszywe ego. Tu są zasady, prawa, zwyczaje, treści, niewolnictwo, uzależnienie, myślenie,
kalkulacja i nauka. Wszystko to, co ma formę, jest matriksowe. Tak wygląda ego boskie. Ono ma pełną wolność, pełen zakres informacji, prawdę w sobie, boskość, energię i żadnych ograniczeń. Boskość nie ma żadnych ograniczeń. Boskość jest miłością, kreacją i nie może być nawet żadnym ograniczeniem. Gdziekolwiek pojawi się jakiekolwiek ograniczenie, to możemy być pewni, że już znowu zawitaliśmy do Matrixa. Ale trzeba mieć odwagę, żeby zdecydować się na tą wolność. No i cóż tam dalej mamy, bo sam że nie wiem. Jeszcze przygotowałem coś tam do was. Koniec filmu. Nie, jeszcze Jeszcze. Mam jeszcze dla was jedno ćwiczenie. Żeby te wszystkie techniki, o których wam mówiłem, poskutkowały, funkcjonowały, żeby one były skuteczne, należałoby popracować nad programami, które ograniczają nasze myślenie. Wiele osób nie wie, że mamy w głowach różnego typu podczepy, programy, filtry, które zakłócają nasze widzenie świata. To jest właśnie ciekawe. Ja niedawno zdjąłem sobie taki filtr, który nawet nie wiedziałem, że go mam. I nagle zobaczyłem, że wszystko to, co teraz widzę na świecie, jest trochę inne. Zupełnie, nawet w niektórych aspektach życia inne. Więc tutaj narysowałem. Tak wygląda głowa współczesnego człowieka. Mamy tu pełno implantów, niektórzy mają fizyczne, inni mają tutaj podłączenia, implanty są na zewnątrz. To nie ma większego znaczenia. Wszystko funkcjonuje w mózgu. To, że czegoś nie możemy, to, że jesteśmy ograniczeni, to, że jesteśmy podli, to, że jesteśmy fałszywi, prochem marnym i że jeszcze coś tam musimy, to te programy siedzą w naszej głowie. I my, jako dzieci Boga, możemy je sobie usunąć siłą woli. Jeśli poprosimy swoje wnętrze, to wnętrze też nam podpowie, jakie programy są w nas, które warto by było uwolnić, a jakich nie widzimy. Bo często tak jest, że jak już żyjemy w patologii, to nawet nie zauważamy, że to jest patologia. Bo jak żyliśmy tyle lat w czymś patologicznym, to nam się już to normą staje wtedy. Więc warto jest pogadać ze swoim wnętrzem i poprosić to wnętrze, by ukazało nam, gdzie jeszcze jest coś do uwolnienia. Gdzie coś nie tak robimy. Chcąc oczywiście nie tak. No, wszystko jest tak, jeśli na przykład zdecydujemy się iść ścieżką cienia, no to idziemy ścieżką cienia i wtedy jest tak, bo taki wybór był. Ale jeśli rozwijamy się, chcemy duchowo podnieść nasze wibracje, jeśli idziemy na nową ziemię, czy nazwijmy to, chcemy wyjść na wyższe poziomy, no to wtedy powinniśmy sobie oczyścić się z tych wszystkich ciężarów, które dźwigamy ze sobą. Jesteśmy jak podróżnik z pełnym plecakiem różnych cegieł i kamieni. Każda cegła, kamień to jest ograniczenie, program jakiś, poczucie winy, grzechu i te emocje, które nazbieraliśmy przez wszystkie swoje wcielenia i ewentualnie jeszcze karmicznie przejęliśmy od naszych przodków, bo powiedziano, że my musimy dźwigać ciężary naszych przodków. Możemy powiedzieć, że nas to nie interesuje. Mówię tutaj o obciążeniach karmicznych, tak zwanych naszych przodków. Nie mamy żadnego obowiązku cokolwiek robić za kogokolwiek. Ważne jest, żebyśmy kochali siebie, to o tym też będziemy później mówili, i żebyśmy dbali o siebie. Więc nie ma obowiązków za coś, czego sami nie zrobiliśmy. Nawet jeśli to jest tatuś, mamusia czy ktokolwiek, a poza tym tatuś, mamusia to i tak iluzja, bo to jest część nas, to są programy w nas, które nas stworzyły, tak jak drzewo. Z drzewa wyrastają gałęzie, później inne gałązki, to jest właśnie to drzewo genealogiczne. Nosimy w sobie całe obydwa rody, które tam, nie wiem, nazwijmy to umownie od Adama i Ewy, funkcjonują. Więc nie mamy żadnych obowiązków, żeby za kogokolwiek, cokolwiek robić. I to też dobrze, żebyście sobie to uzmysłowili. Nie mamy, to była dzisiaj mowa, nie mamy
żadnych obowiązków karmicznych, ponieważ jeśli nie zgodzimy się na karmę, to ona nie istnieje. Według wiary dane wam będzie. Nie musicie na nic się zgadzać. I każdą sytuację możecie odkręcić. Jesteście gdzieś, na przykład podjęliście decyzję, którą po 2 minutach uznaliście, czy po tygodniu, czy miesiącu, uznaliście za niewłaściwą. Odkręcacie. Dajecie decyzję, że to już wam nie odpowiada. Jest tak zwana interakcja energetyczna, czyli akcja równa się reakcji i jeśli im bardziej uderzamy w coś, tym mocniej tamto oddziałuje na nas. To samo jest z myślami i to samo jest ze słowami. Więc jeśli ktoś lub coś, no przypuśćmy, jakaś sytuacja idzie na nas i chce w nas uderzyć, czy dotrzeć do nas, to zamiast powiedzieć nie, ja nie chcę, bo to już jest jakby interakcja, kontrakcja, która spowoduje znowu wibracyjne uderzenia wahadła w tej z powrotem, możemy powiedzieć dziękuję z pełnym szacunkiem do tej energii, która może być wroga dla nas, ale ja wybieram coś innego. I wtedy jak ten pocisk leci na nas, nazwijmy to, to robimy coś takiego, to znaczy mówiąc to, że ja wybieram coś innego, schodzimy z drogi tej energii. Wtedy ona przechodzi obok, nie chybiając celu. I w tej sytuacji nas ta energia nie dotyka. Więc warto jest zastosować to i zobaczyć. Nie zgadzamy się na coś, ale z pełnym szacunkiem do tego, co niby odbieramy jako wroga. Nie mówimy nie, jeśli chcemy to harmonijnie rozegrać, tylko mówimy dziękuję, ale ja wybieram coś innego. Mnie się podoba coś innego. Ja lubię coś innego. Czy tam możemy powiedzieć, co lubimy, prawda? Ale w ten sposób funkcjonując, jakby schodzimy z drogi tym energiom, które pędzą na nas i próbują nas uderzyć. No i wracam teraz do tych. Tutaj narysowałem taką rurkę. Pewnie większość z was albo wszyscy oglądali film Matrix. Takie rurki widziałem dawno, dawno temu w książkach ezoterycznych. Tam nie wiem, czy o Róże Krzyżowców, czy kiedyś tym się fascynowałem. I badacze tych tematów opisywali, że to jest normalna budowa człowieka i że tymi rurkami Bóg nami steruje. No jeśli wierzysz w tego zielonego Boga, co jest na zewnątrz, to tak, on tymi rurkami steruje. Tamtędy wysysa energię i jakby kukiełki prowadzi od akcji do akcji. Ja kiedyś miałem spontaniczne wyjście poza ciało, eksterioryzację. Miałem chyba 18-19 lat. I właśnie kiedy fruwałem sobie tam w różnych przestrzeniach nad swoim łóżkiem i u sąsiadów przez podłogę przenikałem, widząc co tam się dzieje, w pewnym momencie też jakby nie wiem dlaczego, natknąłem się na takie właśnie rury. Tu była jedna przymocowana do mojej głowy z tyłu, tak jak tu narysowałem, jak było w Matrixie. A dwie miałem jeszcze na ramionach, od łopatek odchodziły w ten sposób i łączyły się w jedną rurę. To dotykając to nawet, czyli ciałem energetycznym dotykałem to, to było takie jakby trochę lepkie i kleiste. To tak jak czasami zimą dotkniemy do jakiegoś metalu zamarzniętego i palec tam przymarza i trudno go oderwać. To mnie bardzo zdziwiło, że takie właśnie lepkie to było. Potem jak zobaczyłem te księgi po kilku latach, nazwijmy to ezoteryczne, czy jakieś tam duchowe, religijne, no to zrozumiałem po tych księgach, że tak po prostu jesteśmy zbudowani energetycznie, duchowo. Dopiero później, teraz po latach odkryliśmy, że to jest narzędzie też zniewalania człowieka. Narzędzie zniewalania człowieka i ono znajduje się, większość ludzi ma to przyczepione. Tak jak w filmie Matki. Oprócz tego mamy tysiące filtrów, czasami mniej, ale bardzo wiele filtrów narzuconych na umysł. Możemy ich się pozbyć siłą woli. Próbujcie. Jest to łatwe, jeśli tylko w to uwierzycie. Proście Bogusia w was. Każdy może go nazwać jak chce, może z większym szacunkiem, może go nazywać no tak jak siebie. Nie jest to istotne. Może być dużym, wielkim, byleby nie na kolanach, bo Boguś tego nie lubi i wy też chyba nie chcielibyście, żeby ktoś, kogo kochacie, na kolanach przed wami o coś prosił, prawda? Ja bym się źle czuł.
Więc tak to wygląda. Te programy uwolnione właściwie, nie odrzucone, uwolnione, pozwalają nam zerknąć na świat zupełnie inaczej i im więcej tego wyplenicie z siebie, im więcej tego uwolnicie, tym łatwiej wam będzie robić inne rzeczy. Jest dużo i w przestrzeni serca, i w pamięci komórkowej, dużo starych programów, dużo niskich emocji, które gdzieś jeszcze funkcjonują. Teraz, jak Mietek mówi w swoich wykładach, przychodzimy taki czas wirówki. Ja też tą wirówkę ostatnio przechodziłem. Jest tak, że nieraz wydaje nam się, że już pozbyliśmy się jakichś niskich emocji, jakichś traum, lęków, strachu, czy jeszcze czegoś takiego niskiego. I tu nagle nam wywala nie wiadomo skąd. Jesteśmy w dobrym nastroju i nagle fala jakiegoś bardzo ciężkiej energii przygniata nas do ziemi. Jeśli wiemy, czym to jest, to łatwiej nam sobie z tym poradzić. Jeśli potraktujemy to jako atak, zaczniemy robić jakieś formy ochrony i wtedy wchodzimy w kontrakcję z tym, co niby jest atakiem. Więc w podświadomości gdzieś głęboko mamy już informację, że się boimy, skoro się bronimy. A co za tym idzie, zasilamy to, co uznaliśmy za atak i po jakimś czasie, jak dajemy temu czemuś energię, to staje się naprawdę atakiem. Więc warto wiedzieć, że to wywala po to, że prosi o uwolnienie. Każda energia, każda emocja, którą gdzieś mamy skitraną w naszych pamięciach, ma samoświadomość. To nie jest tak, że ta energia jest jakaś taka bezjajeczna i nie wiadomo co to jest jakaś energia. Każdy atom ma samoświadomość i tak samo zbitek tej atomów, czy tam fotonów, czy czegoś stworzących tą emocję, również ma swoją samoświadomość. I ta samoświadomość została zmuszona kiedyś do tego, te atomy, nazwijmy to, tej emocji, zmuszone, żeby odgrywały w naszym filmie rolę emocji. Przypuśćmy strach. I ta emocja nagle wybija z jakiegoś tam powodu, wylatuje i my widzimy, o, boimy się. Więc jest coś niefajnego. I teraz co? Zagraża nam coś, czy może nie zagraża? Jeśli boimy się, to dajemy tej emocji więcej energii i ona się rozrasta. Jeśli zrozumiemy, że ona przychodzi po to, żeby ją uwolnić, to wtedy już jesteśmy prawie w domu. Potraktujmy ją personalnie, jako naszego przyjaciela, który podjął się kiedyś roli emocji strachu i teraz wychodzi wypuszczony z piwnicy, której kiedyś go zamknęliśmy, też ze strachu zepchnęliśmy w niepamięć, by uwolnić tego naszego przyjaciela. Przyjmijmy tą emocję strachu z szacunkiem, z przyjaźnią i możemy nawet z nią gadać. Powiedzieć, tak, w porządku, ja już wiem. Ty jesteś strachem, energią, która chce się być uwolniona. Więc ja ci bardzo dziękuję. Szacunek jest wszędzie mile widziany. Ja ci bardzo dziękuję za to, że odgrywałeś tyle czasu, czy odgrywałaś rolę tego lęku, strachu. I pozwalam ci odejść. Nie mówimy spadaj, znaczy możemy, ale to wtedy jest już ta interakcja, jest już walka. Tylko pozwalam ci odejść. I zapewniam was, że wcześniej czy później, raczej wcześniej ta energia się rozpłynie. Ponieważ w jej własnym interesie jest to, żeby też się uwolnić. Ona tak długo siedziała gdzieś zepchnięta w niepamięć, ona chce już doświadczać czegoś innego, tak jak i my. Jak za długo jesteśmy w jednej roli, to w końcu się nudzi. Ona ma samoświadomość. Ona ma swój wszechświat. Ona ma swoje życie. I jest zamknięta, zaklęta w energii strachu. A ona już chce doświadczać czegoś innego. Jeśli będziemy o tym pamiętali, łatwiej się oczyścimy z tych wszystkich rzeczy. Najczęściej, jeśli nachodzi nas lęk, czy jakieś tam złości, czy coś, to są to właśnie emocje, które wypływają z naszej głębokiej podświadomości. Emocje, które kiedyś zepchnęliśmy przez niewiedzę i zapomnieliśmy o nich. Zasypaliśmy je niepamięcią. I teraz one w dużych czasami ilościach wypływają i mówią, dobra, już czas, ja chcę być wolny, ja chcę być wolna. Pozwólcie, niech odejdą, podziękujcie z szacunkiem, bo to nasi przyjaciele, którzy zgodzili się kiedyś odegrać tą rolę. No i na zakończenie opowiem wam jeszcze o gadzim mózgu.
Bo to też jest istotna sprawa. Nie tak dawno odkryłem, że gadzi mózg można sobie wyjąć. No, w końcu jesteście bogami, więc możecie wszystko, prawda? Możecie to zrobić mentalnie. Ja robiłem takie ćwiczenia, dzisiaj nie będzie już na to czasu, ale każdy sobie może zrobić, albo zrobimy to jutro. Mianowicie gadzi mózg jest tutaj. To chyba móżdżek, to się nazywa R-kompleks inaczej. Nie wiem, czy to mają zwierzęta, ale tu jest bardzo duża jakaś ściema w związku z tym, bo szukałem w internecie. To niewiele jest na przykład na Wikipedii o gadzim mózgu. I bardzo ogólnikowe informacje. Jeśli chodzi o zwierzęta, nie udało mi się wygooglować, czy one mają ten gadzi mózg, czy nie. Podobno to jest jakby efekt pewnej ewolucji darwinowskiej, którą ja nie wierzę i mówiłem wam, jak moim zdaniem ta historia wyglądała. I ten gadzi mózg możemy sobie wyjąć i powiedzieć, żeby sobie odszedł, że pozwalamy odejść. Nie zawsze będzie chętny, żeby to robić, ale jeśli będziemy uparci i grzeczni, stanowczy, to on odejdzie, ponieważ jesteście bogami i wy decydujecie, co jest ważne w waszym wszechświecie, a co nie. Wy decydujecie, bo wszechświat może narzucić wam swoją wolę, jeśli na to się zgodzicie. Oszukani, wystraszeni lub przekupieni. Ja, jak wyjąłem swój gadzi mózg, no to on wyglądał podobnie do normalnego mózgu, tylko mniejszy. Miał taki czubeczek, który wbijał mi się tutaj, tak jakby wtyczka w mózg prawidłowy, ludzki. A z tyłu razem z gadzim mózgiem wyjąłem właśnie dwie żmije. One miały wtopione w ten gadzi mózg łby, więc same tylko tułowie były, tułowia. I wiły się, wyciągnąłem je, były owinięte w koło mojego kręgosłupa. Czyli uznałem, że to jest kundalini, albo nakładka na kundalini. I one były bardzo rozeźlone, wściekłe, wyzywały mi co nieco i nie chciały wyleźć. Widziałem je w kolorach nawet, widziałem ich dynamikę i jędrność ciała. No tak przynajmniej ja widziałem. Po krótkich jakichś tam decyzjach, że ma odejść, ten mózg gadzi odszedł. Ale po dwóch czy trzech dniach znowu zobaczyłem, że jest, tylko już w formie bardziej subtelnej, takiej półprzeźroczystej. Znowu go wyjąłem, te żmije były mniejsze i później to był już prawie jak galareta, prawie że ledwo widoczny. Więc należy, jeśli byście się zdecydowali, żeby ten gadzi mózg sobie wyjąć, to należy tego dopilnować i sprawdzać. Później w internecie, na YouTubie znalazłem jeszcze parę osób, które też jakby odkryły tą technikę. Jakieś dwie dziewczyny chyba z Wrocławia o tym mówiły. Dalej już tego nie śledziłem. Ja to robiłem u siebie, opowiadam na spotkaniach, a resztę każdy sobie z tego wyciąga wnioski. Jak robiliśmy różne wspólne takie ćwiczenia, czy to w Gdańsku, czy gdzie indziej na spotkaniach, to u każdego ten gadzi mózg może być zupełnie inny. Niektórzy jak meduzę go widzieli, inni znowu prawie wcale nie było. Jeszcze ktoś mówił, że w kształcie motyla mniej więcej. Więc każdy to inaczej może odebrać. Ale zobaczycie, że jest pewna ulga po wyjęciu takiego gadziego mózgu. I wy decydujecie, co wy możecie, a czego nie. No i na tym zakończę dzisiaj. Czy jakieś lęki miałeś, jakieś blokady, jak próbowałeś? Nie, to reakcja tych żmijów bardziej, bo nie tyle miałem przepływ informacji od gadziego mózgu, co od tych dwóch żmij wtopionych w gadzie mózg. To była taka nieprzyjemna, tak jakby ubliżały, tak jakby ktoś mnie opluwał, tak się czułem mentalnie, tak. Ale każdy ma inaczej, bo na przykład były osoby, które powiedziały, wiesz, a ja nie mam. Też może tak być. Niektórzy nie dostrzegą. Jeśli chcecie, pracujecie nad tym i sobie sprawdzacie. Macie czy nie? Wszystko robimy w stanie relaksacji. Wszystko robimy najlepiej w teraz. Jeszcze będziemy później mówili o tym, jak ćwiczenie przeniesienia świadomości z umysłu do serca, ale to już w następnym spotkaniu. Jeśli nie ma pytań, to zakończymy dzisiaj. No to w wersji polskiej udział wzięli. Dzięki.